przygotowujemy się do zrobienia miniaturki. No i żeby zrobić miniaturkę, to musimy trochę popozować. Wiadomo, miniaturka bardzo ważna, algorytmy wyświetlenia, hajs musi się zgadzać. W końcu to jest nasza praca. No, zapraszamy na odcinek. Taki widok z okna mamy o godzinie 5:30. Taki widok też. Jutro się wyprowadzamy i Leja robi odcinek. What's the episode about? Province life? No, this is another one. What? Camping? Yeah, before moving out. Like glamping. Glamping? Yeah, glamping. Hmm. Before? Yes, I've heard that word before. It's a business, you know, model also. Czyli będziemy mieli ognisko, jak widzicie tutaj na ogrodzie. Tutaj będziemy mieli noc filmową. No, miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Tak. Taka sytuacja. A jutro się wyprowadzamy na nową miejscówę, ale o tym opowiem wam zaraz. Fire in the hole. Piękny zachód słońca. W ogóle śmieszna historia z tym screenem do projektora. Na reklamie było tak, że dużo lepiej będzie niż na ścianie. Skusiłem się właśnie tym hasłem i porównaniem. Były zdjęcia, które porównywały na ścianie i na tym screenie. No i jak kupiliśmy, to się okazało, że na naszej ścianie jest lepiej niż na tym screenie, czyli dokładnie na odwrót niż jak w reklamie. A więc tak, wyprowadzamy się. Jak już będziemy w nowym miejscu, to powiem wam dlaczego. Teraz tylko powiem tyle, że wzięliśmy sobie taką profesjonalną firmę do przeprowadzki. Zapłacimy za to 1500 peso, dam im napiwek, parę stów, więc sobie obliczcie, ile to jest. Dobra, obliczę wam. Z napiwkiem powiedzmy to będzie 150 zł. No nie mamy super jakoś dużo rzeczy, tutaj jest wszystko. Zabierze się na tą ciężarówkę, no i to jest jakieś 10-15 minut stąd, po drugiej stronie wyspy. No i jesteśmy. Słuchajcie, nie pokażę wam za dużo teraz, pokażę wam tylko nasz pokój. Dlaczego się zdecydowaliśmy na to miejsce? Tam będzie studio. No, gratów jest tutaj olbrzymie. No to dlaczego to możecie... Okej, gdzie to się... Co to, jak to... O. No właśnie dlatego, tak? Że taki widok spokoju mamy. No, no a oprócz tego jeszcze... Okej, na szybko pokażę wam całą chatę. Chata nie jest nasza. Niestety, ale zdecydowaliśmy się, żeby się tutaj zatrzymać. Również właśnie z tego względu, że jest basenik, tak? O. Tak, jest basenik. Jest Manny Pacquiao. You bigger than Manny, you know? I think you can fight him. No. Yeah, I know, he's very good. Yeah. To jest caretaker tutaj. Bardzo spoko koleś. No i co? I tutaj jest living room. Jest projektor, nawet też mamy projektor. O, jest screen. Dobra, my się będziemy rozpakowywać. Musimy też pojechać kupić jakieś jedzenie i później będzie dalsza relacja. Powiem wam dokładnie, dlaczego jesteśmy na tej chaty, na tej chacie, sorry, dlaczego się wyprowadziliśmy z tamtego domu. W skrócie to mniej więcej dlatego, że
ogólnie wiadomo, jakie są czasy. No i w związku z tym, jakie są czasy, to bardzo się pozmieniały ceny miejsc mieszkalnych, tak? I to miejsce, za które płaciliśmy przed pandemią 30 tysięcy, no w tym momencie ono już nie jest tyle warte. I ja rozmawiałem z właścicielem po prostu o tym, żeby nam obniżył cenę. Pokażę wam mniej więcej, czekajcie, bo tu jak słońce wychodzi, to jest grubo. Tutaj tak, jak wyjdziemy z domu. To jest dom w backgroundzie. Pójdę jeszcze pod basen. Widziałem, że są jakieś dziewczyny. Coś gadały też, że są blogerkami, więc nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Okej, dobra, idę stąd. Patrzyły się. Nieważne. Pokażę wam miejsce, bo mamy zejście tutaj zaraz. No na plażę to ciężko by było nazwać, ale jest dostęp do morza i jest też tam taki fajny cottage. Ale już kończę tą historię chaotyczną z domem. Tak więc zaoferowałem właścicielowi, za dom płaciliśmy tam nieumeblowany, widzieliście go we wcześniejszych odcinkach, 30 tysięcy peso, czyli na polskie to jest jakieś, nie wiem, 2200, 2400, coś takiego. No i to dużo za dużo. Mieliśmy tam mieszkać z Pawłem, Paweł się wyprowadził, zostałem tam sam, później Sebu, bla bla bla. To wszystko wiecie. No i wróciłem. Po 3 miesiącach stwierdziłem, że no nie mogę tyle płacić. To jest za dużo. I zaproponowałem właścicielowi, żeby zjechał na 20 tysięcy. Że zostaniemy, kupiliśmy już trochę mebli, 30 za dużo, żeby zjechał na 20. No i właściciel kilka dni się zastanawiał. Poczekajcie sekundę, patrzcie na to. Tam jest wyspa Pamilikan. Stąd widać, da się to zbliżyć? O, gdzie to? O, jest. Jest, widać stąd wyspę Pamilikan. Byłem tam, fajna wysepka. Dobra, lecimy dalej. Właściciel się zgodził jedynie na 24, co cały czas było dla mnie za dużo. No i w sumie na początku blefowałem, że jeżeli tak, no to my się wyprowadzamy. No bo miałem nadzieję, że nie będzie konieczności się wyprowadzenia, tylko że zjedzie z tą ceną, bo faktycznie nie ma ta chata wartości teraz takiej, jaką on chce. No ale nie zjechał, więc zaczęliśmy szukać. No i jak zaczęliśmy szukać, to się okazało, że są dobre oferty w cenach fajnych. Znaleźliśmy kilka opcji, zdecydowaliśmy się na tą. Ogólnie okazuje się, że zostaliśmy troszeczkę, może nie oszukani, nie zmanipulowani, ale właściciele, ale słońce, czekajcie. Strażnicy Teksasu. Wejście do chaty. Idę po baterię, bo mi padła. Hello. Tak, czyli przechodzi się tędy, powiedzmy, i tam jest na basen przejście. Zaraz wam dokończę historię domu. Teraz wam powiem dziwną sytuację, którą mamy tutaj. To jest 5 minut od domu naszego, plaża, na którą sobie jeździmy kąpać się. Jeździmy tutaj od kilku dni, bo jest fajnie. Jest czysta woda, nie ma tych roślinek, nie ma kamieni, jest naprawdę fajne miejsce do kąpania. No i tutaj przyjechaliśmy, mamy ręcznik, już się przygotowywaliśmy do pływania i podszedł do nas jeden pan z tamtych panów i mówi do Lei po wisajsku, że tutaj nie można pływać w weekendy, w sobotę i w niedzielę, bo jest pandemia. Dał nam do zrozumienia, że jeżeli się nie posłuchamy, to są tacy, czyli pewnie on, którzy zaskarżą nas do biura jakiegoś tam urzędu tutaj osiedlowego tego miejsca. Ja się spytałem Lei, czy jest tutaj jakiś order, dokument, który gdzieś, jakieś rozporządzenie, które można zobaczyć na ten temat. No nie ma, nie widać takiego rozporządzenia ani nic, ale stwierdziłem, że nie chcemy mieć wrogów tutaj wśród lokalnych ludzi, szczególnie dziwnych, no bo jak ktoś przychodzi i mówi, że nie można pływać w weekend, a pływamy codziennie i tam też ludzie pływają, no to myślę sobie, dobra, nie ma sensu tutaj sobie robić jakichś problemów z człowiekiem, który może ma w tym miejscu większą władzę niż ja, kontakty większe i tak dalej, wiem, jak może być na Filipinach, także odpuszczamy. Teraz się dowiedziałem, że jest tak,
że na weekendy jest tylko dla ludzi z tej dzielnicy. A od poniedziałku do piątku mogą pływać wszyscy. No, nie wnikam. Polatam dronem. Dobra, dronem też nie polatam przez to, że telefon mi się rozwalił. Sprawdzamy, co tutaj jest na wjeździe, bo to jest z głównej wjazd właśnie w stronę tej plaży. I dzisiaj to zauważyłem, jak wjeżdżaliśmy, to tutaj stało, ale nie było tego sznura. I tego też nie było. So that's the what he was talking about? Yeah, you're not allowed to go inside the shore unless if you're from down. If your purpose is just to stroll or swim. But allowed people are the fishermen, emergency or authorized persons. Znaleźliśmy plażę bliżej naszego domu, na dzielnicy, na której mieszkamy, i na ulicy, żeby tutaj dojechać, stali strażnicy Teksasu, zatrzymali nas i mówią, że nie można, bo weekend to tamto. My mówimy, że jesteśmy stąd, a skąd, a stamtąd. Aha, wzrok niedowierzania, no ale puścili, no, czyli nie, żadne dokumenty, żadne sprawdzanie, tylko bla 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 bla. Ale powracając do tematu domu, dlaczego zdecydowaliśmy się na to miejsce, czyli na wynajęcie pokoju. No, widok widzieliście, więc jest to dosyć ważny powód. Ale również powodem głównym, decydującym było to, że rozmawiałem z właścicielem i z jego chłopakiem, to są Chińczycy geje, na temat tego miejsca i rozmawiałem z dziewczyną, która zarządza tym miejscem. No i oni zapewniali nas, że oni nie mają w ogóle gości, że gości mają tylko raz w tygodniu w sobotę, bo są organizowane tam przyjęcia urodzinowe, jakieś korporacyjne spotkania biznesowe, więc stwierdziłem, że kurde, jeżeli możemy mieć miejsce praktycznie tylko dla siebie, no ci Chińczycy tam mieli mieszkać, okazuje się, że nie mieszkają, ale zaraz do tego dojdę. Jeżeli będziemy mieli miejsce tylko dla siebie, pomyśleliśmy sobie, a w soboty ma być jakaś tam impreza, no to raz w tygodniu impreza jest spoko, nawet fajnie. A jak już się zdecydowaliśmy, zapłaciliśmy depozyt, zapłaciliśmy za miesiąc z góry, no to się okazało, że jest tam codziennie impreza. I że oni umieścili reklamę na Facebooku i umieścili reklamę taką, to też jest ciekawe. Jak próbowali wynajmować pokoje, to nie mieli chętnych miesięcznie i dziennie, ale jak wynajęli, wrzucili ofertę na wynajem całej chaty, chociaż nie całej, bo mieszkają i właściciele, i my, czyli dwa pokoje są zajęte, a jest tam w sumie 5 pokoi, wrzucili ofertę, że cała chata jest do wynajęcia za 5,5 tysiąca peso. No i maksymalnie może być 12 osób, a za każdą dodatkową osobę płaci się 300 peso. Czyli tak naprawdę może być nawet 30 osób i się dopłaci. Czyli sytuacja wygląda na tą chwilę tak, że praktycznie codziennie jest minimum 12 osób, maksimum 15-20. No i jest jakaś tam impreza organizowana, przy basenie przeważnie oni siedzą. No i taka sytuacja, i w sumie zdecydowaliśmy się dlatego, bo miała być pusta chata. Ale nie ma tragedii. Póki co mieszkamy tutaj prawie tydzień i przyjeżdżają ci ludzie około godziny 15-16, siedzą różnie, to było, były do tej pory 4 w sumie imprezy, i siedzą czasami cicho, czasami głośniej, ale widok z pokoju i wschód słońca podczas pobudki, no po prostu robi swoje, i stwierdziłem, że przez miesiąc możemy pomieszkać i zobaczymy, jak będzie. Ja się skupię na tych piosenkach, które mam już nagrane, i szlifowaniu jakby wokali, brzmienia, a nie na nagrywaniu nowych. Studio chciałem sobie zorganizować tam w łazience, bo jest miejsce, pokażę wam to. No i dlatego się zdecydowaliśmy, pomimo tego, że mamy w opcji inny dom za 20 tysięcy, też z widokiem na morze, ale to kiedyś indziej wam o tym opowiem, lub może nawet pokażę. Plusy, minusy tego miejsca.
tamtego, znaczy zmiana dynamiki. Plusy, minusy są takie, no plus wiadomo widok, plus cena to jest 16 tysięcy peso, czyli około 1200-1300 zł, w tym już jest prąd, czyli za takie miejsce normalnie, gdyby nie było tego, co jest Świruska, musielibyśmy zapłacić miesięcznie, no myślę, że z 5 do 7 razy więcej. A płacimy, ile płacimy, czyli 1200 zł, 1300 z rachunkami, ze wszystkim, więc jest to super cena za takie miejsce. Lokalizacyjnie też bardzo dobrze, blisko do Tagbilaranu, blisko do plaży, bardzo dobra lokalizacja. No, minusy takie, że mieszkanie z ludźmi, no i wspólna kuchnia, więc wiadomo, no u siebie to u siebie, z ludźmi to z ludźmi. Ale są to imprezy przeważnie rodzinne, więc nie to, że latają wszyscy nawaleni i krzyczą i tańczą i mega głośno muza. Jest to znośne na tą chwilę. Okej, my sobie pływamy, ale chciałem wam pokazać miejsce z perspektywy bycia tam w morzu. No i co się okazuje, znaleźliśmy miejsce, które jest fajne, bardziej nawet nam się podoba niż to, w które jeździliśmy do tej pory. No i też jest dobre do pływania, bo no dojście jest trochę takie kamieniste, ale tutaj zaraz dalej, tam już jest piasek, zero kamieni. Trzeba tu uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo z kamerą byłaby lipa. No, to tak to wygląda. Tam sobie ktoś niezłą chatę buduje. Z tej perspektywy chciałem pokazać. Aha, śmiesznie, bo słońce tam jest, a tutaj jest cień od chmury. Miałem wam pokazać miejsce, w którym studio będę robił. Co ciekawe, znaczy tutaj to takie wstępne poczynania zostały poczynione. Tutaj będzie lapek, tutaj będzie wisiał mikrofon, no i tutaj jest też wygłuszenie, tu jest wygłuszenie, tutaj jest nasza garderoba. Co ciekawe, to jest kibel, łazienka. Tak, zobaczcie widok, jaki jest podczas brania prysznica. Taram. Coś w ten deseń. Często na Filipinach jest taki problem, ja mam taki problem. Tutaj jak kamerę mam teraz na wysokości klaty, to widzę swoją głowę w ekraniku kamery, ale dam kamerę na wysokość. Tak, tą, tak ja mam właśnie w toaletach filipińskich, że tak siebie widzę. No, bardzo często. Muszę zrobić tak, żeby się zobaczyć, bo jak stanę, to jest tak. Lustro jest tutaj, no ale niestety. Pani Leja edytuje nowy odcinek vloga. It's gonna be this Sunday, new vlog? Yeah. Pamiętajcie sprawdzić, link poniżej. Duplicate. Także tak wygląda miejscówka od tej strony. Kurde, wiatr zaczął wiać, mam nadzieję, że nie szeleści za bardzo. No jest fajnie, nie ma co tutaj wymyślać. To jest najfajniejszy czas dnia teraz, bo jest po tym, jak się goście już wczorajsi wynieśli, a dzisiejsi się jeszcze nie wprowadzili. No i tutaj jest taka fajna miejscówka do posiedzenia sobie. Nic nie widzę, sorry. Pokażę wam z dalszej odległości, jak to wygląda, mniej więcej tak. Tak, no i jest miło.
i takie krzesełko. A przy krzesele piękna dziewczyna. No i tutaj jest jeszcze też miejsce do tego, że można się zrelaksować przy basenie. No i tam jest morze. Ktoś przyszedł właśnie chyba się pytać o miejsce. Manny Pacquiao idzie. Yeah, a to jest pies. Pies właściciela. Okej, idziemy, zobaczcie. Ludzie się pytają teraz. A, pokażę wam jeszcze kuchnię, jakby was to ciekawiło. Tutaj jest lodówka, woda w gratisie. No i kuchnia. I w kuchni ten pan, który robił kupę na początku filmu. Ogromny labrador. Bardzo mądry, bardzo fajny pies, który ma wszystko w dupie. Widok z kuchni w ogóle. Taki jest widok z kuchni. No, no i co? Takie tam pierdoły. Idziemy. Już mniej więcej wiecie, jak wygląda chata. Wiecie, ile kosztuje. Wszystko praktycznie wiecie. No takie jest wrażenie, jak się wchodzi do nas do pokoju. Tara. Już jest posprzątane. Wszystko pięknie. O, wyro. Fajne, duże. Elegancko. You wanna say something? It's popping. It's popping. But more like here. Okay, no, you should be here on this side. Yeah. But more here. Oh, something like that. Yeah, yeah, yeah. So you're not, yeah, like it was like that. It was good. Like you, your ass was. Oh yeah, something like that. Yeah. Okay. To już się nagrywa ogólnie, a my... It's good? Yeah. Nice place. How about I'm here? Let's because I feel like yeah. Do again like you are doing. Like that? No. The ass. Something like that. Okay. Myślę, że to mamy. Dobra, pokażę wam jeszcze parę tutaj miejscówek na tej miejscówce.